Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Mamy nadzieję, że nas słychać. Do dyspozycji mamy czat. Jeśli Państwo zechcieliby zadawać pytania, będziemy się starali odpowiadać. Ja nazywam się Tomek Surmacz. Jestem osobą, która zajmuje się sprzedażą rozwiązań, a OpenText, dawniej Microfocus z rodziny i portfolio rozwiązań INT Access Management. Jestem z kolegą Darkiem Ranalskim, naszym inżynierem systemowym i będziemy chcieli dzisiaj Państwu pokazać i omówić rozwiązania bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, rozwiązania, które zabezpieczają nas przed nieuprawnionym dostępem, zwiększają bezpieczeństwo, a według nas są trochę zaniedbane, jeśli chodzi o wykorzystanie ich, a jest to taka pierwsza bramka dostępu do naszych zasobów, czyli będziemy mówili o uwierzytelnianiu, jak również o single sign-on pod koniec. Mamy zamiar oprócz slajdów również dużo demonstracji przeprowadzić, także mam nadzieję, że Państwa zainteresują te rozwiązania. Portfolio, które mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o producenta, czyli Microfocusa, jest bardzo szerokie. To nie jest portfolio niszowe, które jest tylko dla jednego rozwiązania dostępne. Jest to portfolio, w ramach którego my dostarczamy systemy zarządzania tożsamością, czyli IT Manager, IT Governance, przegląd uprawnień, cała obsługa procesów związanych z nadawaniem uprawnień, jak również to, na czym dzisiaj się skoncentrujemy, to są rozwiązania związane z uwierzytelnianiem, czyli Advanced Authentication, NetIQ i Single Sign-On. Mamy te rozwiązania też rozbudowane, mamy rozwiązania, które umożliwiają uwierzytelnianie do dowolnych aplikacji razem z SSO, jak i rozwiązania, które możemy wprowadzić na poczet realizacji uwierzytelniania Single Sign-On dla aplikacji webowych. No i w portfolio takim dużym nie powinno zabraknąć i nie brakuje rozwiązań typu Privileged Account Management, czyli rozwiązań, które umożliwiają nam zarządzanie dostępem dla użytkowników przywilejowanych. Ale dzisiaj się skoncentrujemy na rozwiązaniach związanych z uwierzytelnianiem. Od dawna mamy dobrą pozycję, jeśli chodzi o oceny analityków. Jesteśmy w kwadracie liderów, chociaż jak widać, pewnie ten kwadrat się będzie zmieniał, ponieważ tutaj tych ataków następuje coraz więcej. Pewnie Państwo słyszeliście o takim włamaniu do naszej konkurencji, do Okty, gdzie dosyć dużo pozyskano informacji o uprzywilejowanych użytkownikach i dzięki temu włamano się do innej firmy. Tak czy inaczej, pokazujemy to dlatego, ponieważ dużo z producentów udostępnia te rozwiązania tylko i wyłącznie w chmurze. My udostępniamy nasze rozwiązanie do instalacji całkowicie w data center własnym. Oczywiście jest też opcja uruchomienia tego w chmurze, ale większość wdrożeń tutaj w Polsce jest realizowanych właśnie w on-premowych, czyli we własnych data center, tak żebyśmy mieli u siebie całość systemu uwierzytelniania i pod własną kontrolą. A dlaczego to jest istotne, to pewnie się Państwo domyślacie. Większość włamań polega albo na przejęciu credentiali, brzydko mówiąc, czyli poświadczeń, które umożliwiają nam uzyskanie kolejnych uprawnień i lewarowanie tych uprawnień, albo na wykorzystaniu różnych słabości w oprogramowaniu, które nie są jeszcze zaktualizowane, albo nie znaleziono na nich jeszcze sposobu na aktualizację. Tak czy inaczej, temat związany z uwierzytelnianiem jest bardzo istotny, ponieważ jest to pierwszy element, który wpuszcza nas do systemów i warto wykorzystać trochę więcej możliwości związanych z zabezpieczeniem
tego procesu. Naszą ideą i naszym jakby naszą propozycją jest w zasadzie można powiedzieć taki framework, taki serwer czy grupa serwerów, bo to może działać w klastrze, w ramach którego my staramy się objąć wszystkie możliwe przypadki związane z uwierzytelnianiem, które w firmie są wykorzystywane. W związku z tym, no naturalnie staramy się i obejmujemy procesem takiego uwierzytelniania wieloskładnikowego końcówki zarówno systemy Windows, jak i systemy Linux, jak i Macintosh. Co ważne, możemy dodać takie uwierzytelnianie do standardowego procesu logowania się do domen lokalnych, jak i również do uwierzytelniania się do dowolnych aplikacji w chmurze, dlatego, ponieważ większość tych aplikacji obsługuje protokoły związane na przykład z SAML-em, które umożliwiają przekierowanie uwierzytelniań do serwerów. Integrujemy się też z urządzeniami dostępowymi typu urządzenia VPN. Tam możemy spokojnie zintegrować nasz system, dodać uwierzytelnianie dwuskładnikowe do logowania się poprzez VPN czy przez urządzenia typu NAC, które uwierzytelniają nas do dostępu do sieci. Musimy mieć jeszcze bazę użytkowników, prawda, dla których takie metody są stosowane i ta baza użytkowników to może być środowisko lokalnych usług katalogowych, to może być Active Directory, to może być NetIQ i Directory, jak również ta baza użytkowników może być bazą takich kont lokalnie powoływanych w bazie SQL-owej, która jest razem z NetIQ dostarczana i w ramach tego to repozytorium użytkowników, tutaj możemy sobie definiować konta użytkowników, którzy no, nie wiem, nie pracują w naszej firmie, a musimy dla nich narzucić pewne obostrzenia związane z uwierzytelnianiem. Tam są też administratorzy definiowani. Mamy integrację z rozwiązaniami typu PAM, rozwiązaniami IT Management, no i oczywiście z rozwiązaniem Single Sign-On Secure Login, o którym tutaj powiemy. Ważną częścią oprócz takich aplikacji w chmurze jest integracja z lokalnymi aplikacjami wystawianymi przez aplikacje czy serwery www i tutaj mamy oczywiście możliwość objęcia takich aplikacji naszym systemem. Będziemy o tym chwilkę dalej mówili, w jaki sposób to realizujemy i jak łatwo to jest realizować, w szczególności dla Microsoft IIS-a. Generalnie naszą ideą jest to, żeby pokazać Państwu, że można mieć jeden system centralny, który można zastosować do wszystkich przypadków, ponieważ widzimy, że na rynku jest sytuacja, w której czasami użytkownicy wchodzą w ten system, ale na przykład mają to tylko do, nie wiem, do VPN-a, a później jak trzeba coś rozbudować, no to już dalej nie można, tworzą kolejny system i powoduje to, że mamy takie środowisko, w które trudno zarządzać. Zaczniemy od takich podstawowych mechanizmów związanych z uwierzytelnianiem dla systemów Windows i logowania się do usług katalogowych, jak i do systemów Linux. Jeśli chodzi o środowisko Windows, to po pierwsze dostarczamy klienta dla takiego środowiska Windows, którego zadaniem jest obsługiwanie różnych metod, które możemy narzucić przy uwierzytelnianiu. Tych metod jest ponad 30, które my dajemy do dyspozycji. Jest ich naprawdę chyba najwięcej na rynku spośród dowolnych producentów, którzy oferują metody. I te metody są od takich zupełnie prostych metod typu SMS, tak? One time password, czyli wysyłanie SMS-em hasła jednorazowego, czy wykorzystania aplikacji, które generują takie tokeny
jednorazowe, to może być Google Authenticator, to może być Microsoft Authenticator, czyli te wszystkie metody, które wykorzystują metody TOTP, takie generujące hasła, poprzez metody związane z wykorzystaniem smartfonu, ale w taki sposób bardziej inteligentny, czyli z możliwością wysłania pusha i, tak jak Państwo zobaczycie, bardzo łatwej obsługi uwierzytelniania bez konieczności wpisywania tych jednorazowych tokenów. Mamy oczywiście możliwość wykorzystania też metod biometrycznych, czyli odcisków palców, czyli rozpoznawania twarzy. Mamy możliwość wykorzystania również metod takich, no może wydaje się prostych, ale czasami można je wykorzystać spokojnie, czyli metody Bluetooth, czyli mam jakieś urządzenie. Jeśli jesteśmy blisko, to możemy je wykorzystać jako drugi składnik, a jeśli odchodzimy, to nam się wylogowuje. No i jak najbardziej tradycyjne metody, czyli smart card z infrastrukturą PKI certyfikatów, metody typu pytania i odpowiedzi, tak. No i to, co w tej chwili jest bardzo popularne, czym staje się bardzo popularne, wykorzystanie kluczy zgodnie ze standardem FIDO. FIDO 2 teraz w zasadzie to jest ten podstawowy i najnowszy standard. Takim chyba najpopularniejszym producentem jest YubiKey, ale jest to standard, który został opracowany przez wiele firm na świecie i one, wyznaczając taki standard, spowodowały, że producentów takich urządzeń jest dużo i dzięki temu nie jesteśmy zablokowani, jeśli chodzi o jednego producenta tych urządzeń, a całość w zasadzie rozgrywa się na poziomie oprogramowania, które wspiera to. To, co jest również istotne, to jak Państwo się domyślacie, w środowisku Windows takim domenowym trudno jest zablokować dostęp do użytkownika, jeśli on zna konto i hasło. Stacja jest zarejestrowana, my możemy na poziomie kontrolera domeny zablokować taki dostęp i wpuszczać tylko użytkowników, którzy będą się uwierzytelniali za pomocą właśnie którejś z tych wybranych metod uwierzytelniania dla środowiska Windows. Kolejna bardzo ważna rzecz, istotna, to jest to, że system może działać również w takim trybie offline'owym. Co to oznacza? To oznacza to, że nawet jeśli nasz serwer uwierzytelniający będzie niedostępny z jakiegoś powodu, to proces uwierzytelniania dalej będzie realizowany, ponieważ w tym trybie offline'owym klient realizuje to uwierzytelnienie, ma skeszowane wszystkie potrzebne informacje na stacji roboczej, które umożliwiają takie uwierzytelnianie. Jak widać, tych metod, które umożliwiają taką offline'ową pracę, jest bardzo dużo, w związku z tym możemy to wykorzystywać spokojnie w naszej infrastrukturze i no, po pierwsze uniezależniać się od awarii serwerów uwierzytelniających, chociaż nasza infrastruktura oczywiście w wydaniu produkcyjnym pracuje w środowisku klastrowym, ale tak czy inaczej czasami są jakieś opóźnienia i tutaj wielu użytkowników wykorzystuje ten tryb, a szczególnie jeśli to są zdalni użytkownicy, gdzieś spoza naszej sieci się próbują uwierzytelniać. Kolejna rzecz to, tak jak wspomniałem, obsługa systemów Linuxowych. Jest to istotne szczególnie dla klientów, którzy mają środowiska Linuxowe rozbudowane, dla administratorów. Obsługujemy w zasadzie wszystkie dystrybucje takie ważne, czyli SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Linux Enterprise, jak i również dystrybucje no, Debianowe, tak, takie, które no nie mają za sobą wsparcia, ale my też je obsługujemy. Działa to zarówno w trybie graficznym, jak i w trybie tekstowym. Tutaj wykorzystujemy takie naturalne mechanizmy dla Linuxa, czyli korzystamy z Linux Pluggable Authentication Module, który umożliwia nam przekierowanie tego uwierzytelniania do naszego serwera i w zależności od trybu wykorzystanie którejś z tych metod do tego, żebyśmy się mogli uwierzytelnić.
w sposób wieloskładnikowy czy dwuskładnikowy. W ramach końcówek coraz więcej się pojawia nam sprzętu, laptopów, komputerów, które mają już wbudowane takie moduły Trusted Platform Module. To jest taka zwirtualizowana karta, smart card chipowa, która po prostu umie przechowywać certyfikaty i pracować jako smart card. I my jak najbardziej wspieramy tego typu sprzęt i tego typu wykorzystanie takich modułów, które są już budowane. Mamy również obsługę, co jest bardzo istotne, jeśli Państwo korzystacie, czy chcecie korzystać z wirtualnych desktopów. No naturalnie obsługujemy protokoły Microsoft Remote Desktop, ale też obsługujemy takie wydania VDI-a proponowane przez Citrixa czy przez VMware'a. Mamy możliwość uwierzytelniania na poziomie bramki dla tych systemów, czyli najpierw się uwierzytelniamy w ogóle do infrastruktury VDI. Jeśli to wystarcza, to dalej korzystamy z desktopów, jak i również możemy się uwierzytelniać już na poziomie samych desktopów wirtualnych. Trochę więcej o tym za chwilę opowiemy. Kilka przykładów metod, które tutaj będziemy chcieli zilustrować i zademonstrować, to oczywiście metoda z wykorzystaniem kluczy FIDO. Przepraszam, nie kluczy FIDO, tylko no, w zasadzie można powiedzieć kluczy wspierających standard FIDO. W tej chwili FIDO U2F jest takim standardem, który no, w zasadzie jest już takim wychodzącym jakby z użycia, dlatego ponieważ no, Google w nowych przeglądarkach już tego nie wspiera, ale FIDO 2, ten najnowszy standard jest, no, jest rozwijany, jest popularyzowany. On się charakteryzuje tym, że można się uwierzytelnić kluczem i PIN-em. W zależności od providera ten PIN jest wymagany lub niewymagany, to już w zależności od obsługi. Czasami się Państwo spotkacie ze stronami czy providerami, gdzie ten PIN nie jest wymagany, ale generalnie w standardzie jest wymagany. I my obsługujemy jak najbardziej, można to wykorzystać, takie karty, takie klucze, które będą pracowały nie w trybie takim standardowym z certyfikatami, ale właśnie w tym standardzie FIDO 2 i logować się do systemów Windows za pomocą tego standardu. Co ciekawe, my możemy również spowodować takie logowanie, które nie będzie wymagało podawania w ogóle hasła do domeny, tylko się logujemy tym kluczem i PIN-em. Tutaj macie Państwo również możliwość, czy link w zasadzie podany do tego, żeby stworzyć polityki GPO, które są związane z logowaniem, z wyjmowaniem tej karty. Wspieramy to logowanie za pomocą FIDO nie tylko dla środowiska takiego Windows, ale też dla wszystkich innych aplikacji, które uwierzytelniają się przez nasz serwer za pomocą SAML-a czy OAuth2, czyli dowolne aplikacje, które my sobie zintegrujemy z naszym serwerem gdzieś tam w świecie, czy nasze własne, jeśli mają możliwość wykorzystania SAML-a, też mogą wykorzystać te klucze FIDO 2. Jest też taka metoda out of the band, która stosujemy, która działa podobnie jak metoda smartphone, o której za chwilę powiemy, gdzie też te klucze FIDO 2 można wykorzystać i na przykład do VPN-ów, które z jakichś starszych typów, które tylko Radiusem się umieją zintegrować, możemy wykorzystać metody, które przez Radiusa kompletnie nie są wspomagane, właśnie jakieś biometryczne czy te klucze FIDO 2. Pełne wsparcie, zresztą robiliśmy chyba tam parę miesięcy temu z UBK-em webinar taki osobny, też jest nagrany. Smartfon, bardzo popularna metoda wykorzystania tego, co mamy, czyli urządzenia smartfon, ale w takim wydaniu, gdzie po prostu mamy do dyspozycji smartfon i aplikację, która jest, można ją pobrać, bo ona jest dostępna dla środowisk zarówno
środowisk opartych o Androida, jak i o Apple'a. Samo setupowanie czy połączenie naszego smartfona z serwerem jest bardzo proste, ponieważ wykorzystujemy tutaj QR kod i po prostu ściągając taką aplikację uruchamiamy tam, że tak powiem, skanowanie tego QR kodu i ta aplikacja się łączy z naszym serwerem i już mamy te dwa miejsce, te dwa urządzenia ze sobą sparowane. W kolejnej wersji, tak jak widzę, będzie to jeszcze łatwiejsze. I co możemy zrobić? Możemy wykorzystać ten smartfon właśnie w takiej metodzie smartfon, która umożliwia nam uwierzytelnianie bez konieczności wpisywania. Pojawiają się nam tylko dwa klawisze, push idzie i dwa klawisze akceptuj lub odrzuć. Możemy to zrobić bardzo. To jest dobrze przyjmowane przez biznesowych użytkowników, ponieważ no, jest łatwe w obsłudze, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o wdrażanie takich metod. Jeśli przez jakiegoś powodu nie ma telefon połączenia z internetem, no to wtedy ta aplikacja działa w takim trybie standardowym, czyli po prostu wyświetli nam kod, token, jakieś liczby, które będziemy musieli wpisać w okienku zamiast tego modelu, który tutaj jest z akceptacją. Taka ciekawa rzecz jeszcze, że możemy obrysować na mapie pewien obszar, z którego takie uwierzytelnianie będzie akceptowane. Jeśli użytkownik się znajduje z telefonem na takim obszarze, to będzie zaakceptowane, a jeśli jest poza tym obszarem, który sobie obrysowaliśmy, to nie będzie to uwierzytelnianie nie będzie zaakceptowane. Jest to pewna opcja, którą sobie możemy dodać do takiego uwierzytelniania. Część klientów wykorzystuje to, żeby sobie zaznaczyć, nie wiem, obrys budynku, czy obrys miasta, czy nawet szerszą mapę, po to właśnie, żeby tą politykę bezpieczeństwa trochę bardziej zawęzić. Metoda Out of the Band działa podobnie jak smartfon, tylko że jest obsługiwana przez zwykłą przeglądarkę, czyli to, co pojawiało nam się na smartfonie, to będzie się pojawiało w przeglądarce i musimy po prostu taką przeglądarkę uruchomić i obsłużyć potwierdzenie uwierzytelnienia za pomocą przeglądarki. Jest ona, może stosowana być właśnie do tego, żeby udostępnić bardziej zaawansowane metody dla protokołów integracyjnych z Radiusem, gdzie nie ma obsługi ze względu na Radiusa, nie wiem, biometrycznych metod czy innych FIDO 2 ze względów właśnie technologicznych. Część użytkowników, mamy takie również przypadki, wykorzystuje jako ten element uwierzytelniający takie standardowe karty z czujnikiem RFID, czyli takie, które służą nam do otwierania pomieszczeń. Na przykład mamy takiego klienta, który jest fabryką i tam użytkownicy no, rzadko do komputerów się logują, zapominają haseł, nie pamiętają, a no, przeważnie muszą mieć przy sobie takie karty, żeby wejść do pomieszczeń i wtedy mogą się zalogować do komputera za pomocą takiej karty. Logujemy się przyklikając tą kartę do czytnika, no i tutaj niestety trzeba mieć taki czytnik kart do komputera dodany, bo rzadko się zdarza, żeby w komputerze był wbudowany. No i podają PIN i mogą się zalogować dalej do komputera. Tych metod jest bardzo dużo, tak jak wspomniałem, nie będziemy ich wszystkich omawiali. Przejdźmy teraz, Darku, może do prezentacji takiej na żywo, logowania się, żeby pokazać, jak to może wyglądać w praktyce. Dziękuję, Tomku. Przede wszystkim dzień dobry Państwu, bo nie miałem okazji się przywitać jeszcze. I rzeczywiście zerknijmy na moje środowisko pracy. I
I ja się upewnię, że to, co ja bym chciał pokazać, to Państwo widzicie i tak rzeczywiście wygląda. Proszę Państwa, mamy tutaj dwa elementy. Dwa elementy, to znaczy troszkę hardware'u, troszkę sprzętu w postaci tego klucza YubiKey, o którym była mowa wcześniej, w postaci telefonu. Trochę software'u, czyli stację roboczą Windows. No i oczywiście czynnik ludzki w mojej postaci. Tego elementu nie widać, ale myślę, że słychać i będzie kawałkami, będzie widoczne. Proszę Państwa, login do stacji Windows. On troszkę inaczej wygląda niż standardowo. No musi wyglądać inaczej, bo najpierw musi zapytać kto, żeby wiedzieć, co dalej. No i tutaj zgłasza się do pracy pani Skłodowska i z konfiguracji systemu wynika, że pani Skłodowska może potwierdzić swoją tożsamość na dwa sposoby. Albo przy pomocy hasła AD i smartfonu, albo przy pomocy klucza FIDO2. Sprawdźmy pierwszą możliwość. No i tutaj pytanie o hasło, to jest hasło AD. Ja to hasło wprowadzę. No i przechodzimy do drugiego kroku. Jak Państwo widzicie, po chwili w telefonie komórkowym pojawił się tekst plus dwa przyciski, akceptuj, odrzuć. I ja ten przycisk akceptuj, tutaj czynnik ludzki się pojawi przez chwilę, po prostu wybiorę, dotknę i za chwilę, o właśnie w tym momencie już mogę pracować. Mogę, no jak mi się ten system Windows do końca zgłosi, to będę mógł pracować. I to był taki przykład, gdzie owszem, wykorzystaliśmy dwa czynniki z różnych kategorii. Pierwszy czynnik to był taki, który określał coś, co ja wiem, czyli hasło, coś, co pamiętam, a drugi coś, co posiadam, czyli telefon komórkowy. Ale dzisiaj pojawia się taka moda, żeby bezhasłowo jednak uwierzytelniać użytkowników i no, taki scenariusz możemy sobie wyobrazić przy pomocy klucza. Zamykanie, wyloguj. Spróbujemy to wykonać również login dla pani Skłodowskiej, ale tym razem wybierzemy metodę FIDO2. I ta metoda, ona owszem pyta o hasło, ale to jest hasło, to jest PIN, który, no wydaje mi się, jeśli mamy takie urządzenie i używamy go w różnych celach, przy okazji różnych zastosowań, to ten PIN będzie pamiętany, zwłaszcza jeśli nie zmienimy fabrycznego PIN-u, który zdaje się wygląda jak 1, 2, 3, 4. Fabryczny, nie, przepraszam, fabryczny jest bardziej skomplikowany, bo jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ile dobrze pamiętam. Tymczasem urządzenie zaczęło mrugać, czyli zgłosiło swoją gotowość. No i wystarczy tego urządzenia dotknąć paluszkiem. Proszę, hop. I no podobnie jak z telefonem. Czyli to hasło do AD nie było potrzebne. No, nie musimy sobie nim głowy zawracać. Póki co tyle. Myślę, że możemy wrócić do slajdów. I ja jeszcze do Państwa wrócę, bo jeszcze parę rzeczy chciałbym pokazać. A tymczasem kontynuujmy slajdy. Dobrze, to jest kawałek panelu administracyjnego, w ramach którego można sobie konfigurować różne metody. Mam nadzieję, że widać. Darku, widać slajd? Dobrze. To teraz kolejna rzecz, która zawsze musi być wzięta pod uwagę przy wprowadzaniu takich systemów. To jest uwzględnienie czynników ludzkich przy wprowadzaniu, czyli mamy sytuacje, w ramach których po pierwsze musimy udostępnić użytkownikowi możliwość korzystania z różnych metod i zrobienia takiego setupu tej metody z tym, co posiada.
Czyli portal do samodzielnej rejestracji przez użytkowników i to jest udostępniane jak najbardziej. Pokażemy to. Druga rzecz to jest wsparcie dla użytkowników, ponieważ no, w dużych organizacjach no, na pewno się zdarzy, że ktoś zapomni tak, tego urządzenia, czy smartfonu zapomni, czy klucza zapomni, a powinien się zalogować. No i tutaj można wykorzystywać różne metody. Taką chyba najprostszą jest to, że można użytkownikowi dać do wyboru właśnie tak jak tutaj pokazywaliśmy dwa różne łańcuchy związane z logowaniem. Raz używamy smartfonu, a drugi raz możemy sobie wybrać FIDO i nawet jak smartfonu zapomnimy, czyli tego, to możemy jakiś inny, czy tu możemy SMS-a udostępnić. To już zależy, jak Państwo chcą skonfigurować system. A druga rzecz to jest to, że jest tutaj taki portal dla helpdesku, w ramach którego osoby z helpdesku w razie takich sytuacji, że mamy tylko jedną metodę udostępnioną użytkownikowi, mogą generować takie hasło jednorazowe, emergency, które będzie wykorzystane do tego, żeby się zalogować, jeśli ktoś czegoś zapomnił i takie metoda z takim hasłem jednorazowym pojawi się użytkownikowi po kontakcie z helpdeskiem i jakby sprawdzeniem, że użytkownik ten to jest ten użytkownik i dzięki temu będzie można się zalogować już inną metodą, takim hasłem jednorazowym. O tym chwilę opowiemy dalej. No i trzeci portal, który tutaj mamy do dyspozycji, to jest portal administrowania, czyli portal tylko i wyłącznie dla administratorów, gdzie mamy możliwość skonfigurowania całości systemu i przydzielenia odpowiednim użytkownikom, grupom użytkowników w zasadzie różnych metod, ponieważ tu nie jest tak, że wszyscy muszą wykorzystywać dokładnie to samo. Tu możemy wydzielić grupy i udostępniać każdej grupie zupełnie inne metody do uwierzytelniania. Kolejna rzecz, która jest istotna i o której już mówiłem, to jest możliwość właśnie ograniczenia na poziomie domeny takiego tradycyjnego logowania się bez zastosowania metody uwierzytelniania zaawansowanego, czyli z wykorzystaniem naszego oprogramowania. Jest możliwość spersonalizowania sobie logo i kolorów, tak żeby ten klient i ten portale wyglądały no, bardziej korporacyjnie z Państwa logiem. Cały system jest dostępny również za pomocą API publicznie dostępnego, jest REST API dostępny, w związku z tym można z poziomu innych aplikacji go używać i sobie na przykład tworzyć własne portale, czy wkomponować własny portal pewne elementy. Jak ktoś bardzo by chciał, to może nabyć SDK dla urządzeń mobilnych. Tak się stało na przykład w Izraelu, gdzie ten system jest stosowany dla wszystkich obywateli w Izraelu i tam jest taka specjalna aplikacja stworzona dla tych obywateli do logowania się przez nasz system, która no jest, że tak powiem, stosownie zrobiona dla warunków Izraela i dla portali takich rządowych, które tam są wykorzystywane. Sama platforma jest tak zwaną platformą multitenant, czyli w ramach instalacji systemu możemy sobie wyodrębnić zupełnie logiczne, odrębne jednostki, jeśli chcemy, gdzie te dane będą odizolowane i jest to na przykład wykorzystywane też przez część naszych partnerów, którzy świadczą taką usługę jako usługę takiego SaaS-u, który jest udostępniany przez partnerów. No i tak jak powiedziałem, no, Microfocus czy OpenText w tej chwili też udostępnia taką usługę w chmurze, jeśli ktoś by chciał, ale jest to rozwiązanie, które w całości można też instalować i wdrażać on-prem. Tego slajdu już nie będę omawiał, on będzie w prezentacji, którą udostępnimy Państwu, ale on jakby tak podsumowuje te wszystkie metody i środowiska, które my wspieramy, versus można porównać sobie z konkurencją, gdzie tego jest o wiele mniej. Teraz kolejne
przypadki, które są istotne z punktu widzenia objęcia całości różnych przypadków uwierzytelniania. To jest oczywiście obsługa dowolnych aplikacji, które są wystawiane w chmurze, w szczególności Office 365. Tutaj mamy integrację za pomocą SAML-a i ADFS-u. Bardzo dobrze to działa, mamy wsparcie dla uwierzytelniania w Azure. No i dokładnie wszystkie aplikacje chmurowe, które są wystawiane, one z natury rzeczy są przygotowane do tego, żeby, że tak powiem, się uwierzytelniać również w innych serwisach za pomocą SAML-a czy OpenID. Bardzo to dobrze działa tutaj. Jak to wygląda od strony użytkownika w Office 365? No, logujemy się standardowo na stronie, podobnie jak to było do tej pory, z tym, że po podaniu hasła mamy do wyboru różne metody, które są skonfigurowane w ramach naszego serwera, no i możemy sobie wybrać metodę, którą chcemy użyć. Tutaj była metoda wybrana hasła jednorazowego, które nam na smartfonie się zgenerowane, czy w innej dowolnej aplikacji, którą mamy setupowaną, ponieważ tutaj można używać, no i jesteśmy zalogowani do Office 365 za pomocą naszego własnego serwera. Logowanie do aplikacji www. Tutaj bardzo prosta metoda jest zastosowana dla wszystkich aplikacji związanych z serwerami Microsoft IIS, ponieważ dostarczamy taki plugin dla tego serwera i możemy sobie wybrać na poziomie właśnie serwera IIS-owego, dla których aplikacji, dla których stron takie uwierzytelnianie ma być realizowane i wybierając dokładnie w tym pluginie aplikacje i strony, na poziomie serwera jest to realizowane, aplikacja w jakiś inny sposób nie musi być przygotowywana. No i w taki sposób obsługujemy no, takie popularne aplikacje jak Outlook Web Access, prawda, czy aplikacje Remote Desktop Web, czyli RDP przez weba, czy inne tak naprawdę dowolne napisane aplikacje, gdzie serwerem tym serwującym je jest IIS. I teraz, Darku, jakbyś mógł pokazać może? Tak, już przełączyłem nawet. Wracamy do środowiska pracy. Ja mam tutaj ściągawkę i mam odnośnik do IIS-a. Proszę Państwa, jakby zakładam, że wszyscy Państwo świetnie wiecie, jak wygląda typowy login do Remote Desktop Web czy do innych Microsoftowych aplikacji opartych o serwer IIS. No i ja się do takiego serwera łączę i już Państwo widzicie, że na pewno to nie jest to samo. To uwierzytelnianie zostało podmienione w jakiś sposób. IIS przekierował nas do Advanced Authentication, no i tutaj znowu podajemy nazwę użytkownika. Niech to ponownie będzie pani Skłodowska. I tutaj mamy znowu dwie możliwości, albo ten sam klucz, albo ponownie hasło plus coś, co mogę mieć. Zobaczmy, jak to zadziała w ten sposób. Tu hasło mam zapamiętane. Natomiast spodziewam się teraz wiadomości, krótkiej wiadomości tekstowej. Ona się powinna pojawić za moment. Mam nadzieję, że bramka mi tutaj nie zrobi żadnego dowcipu. Mamy SMS, mamy kod dostępu, to jest 665658. 5658. Jednak pokaż. Chyba dobrze. Jakiś element stresu tutaj się pojawia. I no widzicie Państwo, jesteśmy docelowo w serwerze czy w usłudze zdalny desktop przy pomocy www, czy przy pomocy HTTP, HTTPS, a więc do tego zasobu jakoś się dostaliśmy. No i możemy korzystać. Czyli do serwera IIS, który w zasadzie wykorzystywał
to proste, podstawowe uwierzytelnianie, to basic authentication w oryginale, co się nazywa, nagle wyposażyliśmy w mechanizm bardziej zaawansowany, bo SMS-y, bo być może tokeny, bo być może inne rzeczy. I teraz, co tu się dzieje pod spodem? Otóż w dosłownym tego słowa znaczeniu można powiedzieć, bo pod spodem, w sensie ekran na ekranie, mamy pulpit tego serwera Windows, na którym działa IIS i tu jest zainstalowany tenże plugin, o którym Tomasz wspominał. Jego się instaluje bardzo prosto, trzeba tylko podać identyfikator klienta w rozumieniu Auth ID i sekret klienta. No i serwer, nazwę serwera Advanced Authentication, czyli to są banalne rzeczy, a dalej to już tylko możemy sobie żonglować. Możemy włączać i wyłączać poszczególne zasoby, które ten IIS, serwer IIS oferuje. I widzicie Państwo, że tutaj RDWeb jako jedna z dostępnych stron, czy jeden z dostępnych zasobów jest po prostu włączony, tu jest włączony, i, no i to działa tak jak działa. Na tej zasadzie możemy chronić czy wzbogacać inne serwisy, do których dostęp był stosunkowo prosty, czy uwierzytelnianie przebiegało w sposób stosunkowo prosty i możemy tutaj poziom bezpieczeństwa podnieść. Chyba możemy wrócić do slajdu. Dobrze, to wracamy do slajdów. Tutaj jeszcze taka uwaga, ponieważ pojawił się SMS. Nasz system może wykorzystywać dowolne bramki SMS-owe, które są dostępne. Tam po prostu podaje się URL odpowiedni tej bramki, konfiguruje się, w jaki sposób są przekazywane komunikaty do bramki i większość klientów no, albo używa swoich własnych, albo gdzieś ma wynajęte takie bramki. Z tym generalnie nie ma problemu, jeśli chodzi o konfigurację i używanie i wysyłanie SMS-ów w ramach uwierzytelniania Advanced Authentication. Dobrze. Kolejna rzecz to uwierzytelnianie się za pomocą stacji przesiadkowych. Jest to metoda, która jest używana w wielu sytuacjach, kiedy musimy firmie dać dostęp zdalny, niekoniecznie naszym pracownikom, ale z zewnątrz kompletnie firmom, które wspierają nas czy wdrażają. I wtedy użytkownicy się logują przez taką stację przesiadkową i dopiero tam tworzą sesję. Już do wewnętrznych systemów i to działa generalnie w sposób taki, że możemy na taką stację przesiadkową również zainstalować klienta i objąć ją takim systemem zaawansowanego uwierzytelniania po to, żeby dalej już ta komunikacja była po takim zaawansowanym uwierzytelnianiu realizowana. RDP. No, to jest podobnie jak w stacjach przesiadkowych, prawda, bo to działa głównie przez logowanie się na jakąś platformę RDP czy na stację i tam nawiązywanie połączeń. Możemy na takich stacjach przesiadkowych też klucze FIDO stosować, ponieważ jest możliwość przekazywania USB dalej. Jeśli Państwo korzystacie z takich standardowych usług bramki Microsoft Remote Desktop, to my też mamy taki plugin odpowiedni do tej bramki i dostarczamy go po to, żeby na poziomie bramki kontrolować sesje RDP, które są w firmie realizowane. Kolejny element dostępowy to jest dostęp z zewnątrz przez urządzenia VPN. Tak jak wspomniałem, tutaj obsługujemy w zasadzie dowolne urządzenia VPN pod warunkiem, że mają jakby, a w zasadzie wszystkie w tej chwili mają możliwość połączenia się z Radiusem albo SAML-em. W tej chwili większość nowych już SAML ma w procesie uwierzytelniania i
ta obsługa wtedy jest realizowana i ten drugi element jest sprawdzany właśnie przez nasz serwer w oparciu o no, użytkownika, który loguje się do tego VPN-u. W ten sposób możemy po prostu zintegrować nasze urządzenia VPN-owe czy dostępowe i dodać do nich mechanizmy uwierzytelniania wspólne dla całej organizacji. Mamy też taki gateway, w zasadzie nie gateway, tylko plugin dla Microsoft Policy Server, czyli takiego NAC-a, który, jeśli Państwo używacie taką usługę u siebie, jest to gotowy po prostu plugin do tej usługi w Microsoftowej na serwerze, który możemy też zainstalować i uwierzytelniać użytkowników. No i to, co wspomniałem na samym początku również, to jest obsługa sytuacji, w ramach której użytkownicy zapomną któregoś z tych czynników, albo nie wiem, telefon przestanie działać, który używali. I tutaj mamy możliwość wygenerowania alternatywnej sekwencji logowania przez dział helpdeskowy, wygenerowania takiego hasła awaryjnego, gdzie możemy określić, że to hasło awaryjne po jakby zweryfikacji użytkownika będzie ważne przez tylko dla jednego logowania, czy przez jakiś określony czas i będzie złożone w jakiś sposób po to, żeby użytkownikowi od razu dać możliwość zalogowania się w sytuacji takiej awaryjnej. I Darku, nie wiem, czy my mamy takie demo. Mamy. Jak możemy, mamy, to od razu pokażmy. Możemy wymyślić taką sytuację, Tomku, ty zgubiłeś, zapomniałeś, a ja ci pomogę. Okay? Dobrze, to próbujmy. Dobra, to spróbujmy. Mhm. Z tym, że musimy wrócić do mojego środowiska. Już momencik. Powinno być. Tak jest. Proszę Państwa, no mamy tutaj, może niekoniecznie Tomasza, ale zrozpaczoną panią Skłodowską, bo zapomniała smartfonu, zgubiła ten klucz i biedna, co ma robić? No musi się skontaktować z pomocą techniczną. Pomoc techniczna podejmie stosowne działania. Ja tu mam taką ściągawkę, odnośnik do pomocy technicznej. O, tutaj pomoc. I pomoc musi się oczywiście też uwierzytelnić. Niech to będzie lokalny admin. Niech to będzie hasło lokalnego admina. I użytkownik, któremu chcemy pomóc, to pani Skłodowska. Pani Skłodowska, dalej. I pani Skłodowska, tu przy okazji możemy przeanalizować ten portal, gdyby miała problemy ze smartfonem, ale inne niż zgubienie, czy zapomnienie, czy wrzucenie do wody, no różne rzeczy się zdarzają, mogą przytrafić takiemu smartfonowi. Zresztą mnie się kilka przytrafiło. No i i wtedy można przetestować, można dodać nowe urządzenie, pomóc przynajmniej, ale my tutaj jesteśmy tylko dlatego, że wszystkie metody zawiodły. Właśnie można powiedzieć, że człowiek zawiódł. Jeden człowiek, bo system jest dalej sprawny, dalej skłonny działać zgodnie ze swoją konstrukcją, ale zawiódł człowiek. No i tutaj mamy właśnie to hasło awaryjne. Hasło awaryjne, hasło trzeba wpisać, ja napiszę PAS 2024, potwierdzę PAS 2024. No i mogę powiedzieć, że to hasło, ono jest ważne od teraz albo od kiedyś. Mogę powiedzieć, że to hasło jest ważne do piątku, czyli to będzie 3 dni, tak, raz, dwa, trzy. Może być ważne tylko dzisiaj, tak możemy zrobić, ale może je przedłużmy na wszelki wypadek. I możemy też określić, jak wiele razy może być wykorzystane. Czyli 4. No niech będzie 4. Zapisujemy. No i musimy pani Skłodowskiej wysłać sygnał. Spróbuj jeszcze raz.
Pani Skłodowska uzyskała wyjście awaryjne, czyli po prostu hasło awaryjne, a więc ten pas 2024 i działa. Fajnie. Bardzo się cieszymy. A z kolei pracownik pomocy technicznej w swoim środowisku tutaj, co zobaczy? Ano zobaczy, że tak, po pierwsze hasło awaryjne jest wśród elementów uwierzytelniających zarejestrowanych, czyli w pewnym sensie jest aktywne. No i widać, że zostały trzy życia. To znaczy jeszcze to hasło może być użyte trzykrotnie, no a potem już nie będzie dostępne. Tak to, Tomku, wygląda. Jakbyś chciał zgubić, zapomnieć, to śmiało, a my pomożemy. Dziękuję. Pomogło? Dziękuję bardzo. Ja zawsze zwracam uwagę na obsługę użytkowników, ponieważ jest to no, bardzo ważne, żeby użytkownicy przyjmowali nowe możliwości i reguły związane z uwierzytelnianiem w sposób taki, który no, nie nastręcza też kłopotu działowi IT. Dobrze, to mamy to. Teraz kolejny element, no, można powiedzieć, że z jednej strony też związany z użytkownikami, a z drugiej strony z no, polityką bezpieczeństwa, to jest taka adaptacyjna analiza ryzyka i wymuszanie uwierzytelniania w zależności od właśnie takiej analizy ryzyka. Advanced Authentication może wykorzystywać taki moduł, który jest zbudowany również w sam serwer. Wymaga no, dodatkowej jakby licencji, bo nie wszyscy chcą tego używać. Moduł takiej adaptacyjnej kontroli dostępu opartej na analizie ryzyka. W samym systemie, bo też to się pojawia pytanie, możemy sobie tak skonfigurować system, że na przykład jeśli ktoś się zaloguje, to później możemy mu dać jakiś pewien grant, że później nie będziemy musieli wymuszać na użytkownikowi tego drugiego logowania, jeśli to tam będzie się odbywało w ciągu, nie wiem, tam 2-3 godzin od tego i tak dalej. To są takie standardowe rzeczy konfiguracyjne, ale ten moduł jest troszeczkę inny. On po prostu jest po to, żeby sobie oceniać ryzyko związane z uwierzytelnianiem i w zależności od tego, od oceny tej ryzyka, no podejmować działania w postaci, jeśli to ryzyko ocenimy, że jest niskie, po prostu uwierzytelnienie użytkownika bez wymuszania jakby dodatkowych czynników. Jeśli stwierdzimy, bo to są takie trzy jakby ogólnie poziomy ryzyka, jeśli to będzie ryzyko średnie, to zażądamy od użytkownika jakiegoś dodatkowego elementu uwierzytelniania, który jest skonfigurowany. Jeśli to ryzyko będzie wysokie, to po prostu taki dostęp będzie zablokowany. I te parametry związane z oceną ryzyka są, jak widać tutaj, szerokie, bo to są parametry związane no, z tak zwanym z historią logowania, zbierane są cookies z profilem, z adresami IP, z lokalizacją, z godzinami, w których się logujemy. Tych parametrów jest bardzo dużo i sami sobie możemy stworzyć, co to znaczy niskie ryzyko, co to znaczy średnie ryzyko i co to znaczy wysokie ryzyko na podstawie odstępstwa od tych parametrów w stosunku do takiego standardowego logowania się użytkownika, które powinno normalnie występować przy jego standardowej pracy w firmie. Czyli jeśli ktoś pracuje non-stop w organizacji i pracuje non-stop w firmie, w siedzibie, no to wiadomo, że pracuje od tej godziny, adres IP ma takie, cookies takie, profil taki, ID urządzenia, czyli jak to urządzenie jest, z którego się loguje, też zebrane ma informacje i tak dalej. I jakieś dowolne dostępstwa od tego będziemy sobie konfigurowali i uznawali, co dla nas jest średnie, a co wysokie.
I tutaj możemy pokazać, jak to wygląda no, w administracji, tak, w panelu administracyjnym. Przepraszam, miałem wyłączony mikrofon i już zdążyłem dużo powiedzieć, ale nikt mi nie zwrócił uwagi. To powiem jeszcze raz. Mamy tutaj panel administracyjny systemu Advanced Authentication i zanim odniosę się do tej ostatniej kwestii, czyli ustawień związanych z ryzykiem, opowiem nieco o konstrukcji tego rozwiązania, bo wydaje mi się, że takie wprowadzenie będzie potrzebne. Dosłownie w kilku zdaniach. Otóż, proszę Państwa, mamy metody. Tutaj mamy listę metod, które mogą być realizowane. One mają swoje, każda z nich ma swoje parametry. Zostawmy. Metody łączymy w łańcuch, w sekwencję. I to myślę, że z tych nazw wynika, mianowicie hasło AD plus SMS sport. W przeciwieństwie do hasła AD plus smartfon nauka. Otóż ten pierwszy łańcuch mówi tyle, że jest to sekwencja, która się składa z dwóch elementów. Z hasła AD plus wysłanie kodu SMS-em i dotyczy sportowców. Sportowców, czyli grupy sport. Wszystkich użytkowników, którzy należą do grupy sport. Analogicznie poniżej czy tam w przypadku hasła AD plus smartfon w nawiasie nauka oznacza, że to są dwie metody i taka sekwencja jest przeznaczona dla naukowców, czyli członków grupy nauka. Te sekwencje mają swoje jeszcze parametry, ale na razie zostawmy i na górze tej układanki, piramidy można powiedzieć, są zdarzenia, które wiążą jedno z drugim. Mianowicie zdarzenia to są źródła uwierzytelniania. To są, no jak sama nazwa mówi, zdarzenie, coś się wydarzyło, czyli zaistniała potrzeba zalogowania się do IIS-a na przykład, to widzieliście Państwo, czy do systemu Windows, to też Państwo widzieliście. I no i tutaj mamy hasło AD plus smartfon, nauka, hasło AD, FIDO2 i awaria. To jest dokładnie to, co było widać na pulpicie stacji Windows. Przy okazji jest dobry moment chyba, żeby powiedzieć coś o wdrożeniu. Otóż proszę się nie stresować, nie martwić, że nagle trzeba będzie wprowadzać rewolucję, bo jeśli chcemy używać smartfonu, no to wszyscy muszą mieć wdrożony ten smartfon. Ale nie do końca tak jest. Otóż tutaj, proszę Państwa, pierwszy na liście jest łańcuch, pierwszą na liście jest sekwencja hasło AD plus smartfon. I ona będzie brana pod uwagę tylko wtedy, kiedy użytkownik będzie miał skonfigurowany ten smartfon. Jeśli nie będzie miał, bo jeszcze nie jest gotów, bo jeszcze nie zdąży z jakiegoś innego powodu, to w kolejce czeka druga sekwencja, która jest prostsza zdecydowanie, a więc tylko hasło AD. To oznacza tyle, że proces wdrożenia będzie przebiegał gładko. Ci, którzy już mają gotowy smartfon, będą mogli z niego korzystać. Ci, którzy jeszcze z jakiegoś powodu nie mają, będą mogli iść starym torem, powiedzmy, do momentu, kiedy tej sekwencji nie usuniemy. No wtedy to już będzie kłopot, ale to możemy zrobić. Możemy zrobić kiedyś później. Ja może przywrócę, żeby hasło AD nauka. Tak. I dalej mamy założenia usługi Risk Service, czyli możemy zignorować ryzyko, w ogóle się tym nie przejmować, zwłaszcza kiedy nie mamy licencji na ten dodatkowy moduł, ale możemy przyjąć
pewne założenia. To znaczy, że logowanie do systemu Windows byłoby dobrze, gdyby ono było odbywało się w godzinach pracy. I teraz, co to znaczy, to za chwilę. Wróćmy do łańcucha. Łańcuchu. I hasło AD plus smartfon na przykład. Mamy tutaj ustawienia ryzyka. I możemy teraz ustalić, jakie ryzyko nas interesuje. No może nas nie interesować żadne, ale średnie na przykład. To znaczy, że jeśli się okaże, że poziom ryzyka ma wartość średnio, znaczy jest to średnie zagrożenie, no to wtedy działamy tutaj. I teraz, jak te ustawienia ryzyka wyglądają? Otóż mamy polityki związane z ryzykiem. Mamy jedną politykę dokładnie, rzecz ujmując, to ona się nazywa w pracy, czyli ta, której gdzieś tam używałem po drodze. No i ona się składa z dwóch czynników. Jeden czynnik to jest, w oryginale się to nazywa user time i to możemy tak zobaczyć. O, ona mówi, że użytkownik, czy ten login odbywa się między poniedziałkiem a piątkiem i między 9 a 17 po południu. To są godziny pracy. To łatwo zdefiniować. Drugi czynnik mówi o tym, że pracuje użytkownik w sieci wewnętrznej. W sieci wewnętrznej, czyli jakimś konkretnym pod jakimś konkretnym adresem IP, ewentualnie w jakimś zakresie. To jest banalny przykład, ale to jest pokaz, prawda? Także to musi być w miarę proste. No i mamy tutaj pewien zakres. I teraz, co z tego ma wynikać? No otóż mamy dwa elementy. I poziom ryzyka ma trzy wartości: 0, 1 i 2. Czyli, znaczy, wróć. No tak, trzy poziomy: niski, średni i wysoki. I kiedy ustalane jest ryzyko niskie? Wtedy, kiedy oba warunki są spełnione. Czyli w godzinach pracy i w sieci wewnętrznej. To jest niskie ryzyko, bo jesteśmy w domu, znaczy w pracy, a niektórzy w pracy czują się jak w domu, a w domu jak w pracy, różnie. Jeśli jeden z tych czynników będzie niespełniony, czyli albo jesteśmy poza siecią, albo jesteśmy poza godzinami pracy, to wtedy mamy do czynienia z ryzykiem średnim. Bo tutaj ta jedynka mówi, że jeden ma być z warunków niespełniony. A jeśli będą dwa niespełnione, czyli ani to, ani to, no to wtedy mamy wysokie ryzyko. Wysokie ryzyko. No i potem możemy z tych reguł korzystać przy ustawianiu. Prawda? Czyli łańcuch, hasło AD plus smartfon i tu mamy ustawienia ryzyka. No i ten łańcuch będzie brany pod uwagę wtedy, kiedy ryzyko będzie no, na przykład wysokie. Tak sobie ustawiamy. Czyli te metody nas nie interesują, jeśli ryzyko jest niższe niż wysokie, a więc średnie i niskie. To tak mniej więcej. Mniej więcej, bo oczywiście trzeba się z produktem zapoznać i poćwiczyć. Myślę, że wtedy to stanie się dużo, dużo łatwiejsze. To tyle, jeśli chodzi o podjęcie przez nas ryzyka, pokazania Państwu ustawień ryzyka. Wracamy do obrazków, do slajdów. Okej, okay, to jeszcze kilka informacji na temat architektury i implementacji systemu. Tak jak wspominałem na samym początku, można w całości zaimplementować system u siebie
we własnym data center. System jest dostarczany w postaci maszyn wirtualnych, maszyny wirtualnej i ma wbudowane usługi klastrowe, w związku z tym można dodać kolejne instancje takiego serwera, na przykład, żeby mieć w produkcji trzy instancje, w razie awarii jednej instancji, no, dwie będą pozostałe dalej działały. I podłączamy się do usługi katalogowej z jednego miejsca, a z drugiej a do, do serwerem, a do serwera mamy komunikację z miejsc, które wymagają wyszczelniania. No i takimi miejscami to co są albo stacje robocze z tym klientem, albo to są właśnie urządzenia VPN-owe, albo aplikacje z chmury, albo IIS, albo kilka jeszcze innych możliwych tutaj źródeł, które sobie wdrożymy. I tak to wygląda logicznie. Oczywiście w produkcji możemy to rozwinąć, bo system jest klasy Enterprise. Jeśli mamy bardzo dużo użytkowników do uwierzytelniania to i mamy dwa data center, to możemy zduplikować to rozwiązanie dwóch data center, wystawiamy load balancera na początek, możemy te serwery uwierzytelniające webowe, które tutaj wystawiają te usługi, też zduplikować. Także system jest w pełni przygotowany do zarówno małych wdrożeń, jak i rzeczywiście do bardzo, bardzo dużych wdrożeń. I tą architekturę ma przygotowaną, taką enterprise'ową do właśnie bardzo dużych wdrożeń. Kolejna rzecz to, Darku, oddam Ci głos, jakbyś chwilę powiedział o rozwiązaniu single sign-on, czyli mamy sytuację, w której mamy aplikacje, które kompletnie nie są gotowe do tego, żeby stosować jakieś metody uwierzytelniania, zaawansowane i przerabianie ich jest też niemożliwe, a chcielibyśmy narzucić na nie właśnie takie mechanizmy bezpieczeństwa. Mówię tutaj głównie o takich aplikacjach z grubym klientem czy terminalowych, ale też również o aplikacjach www. Tak, chętnie. Proszę Państwa, rzeczywiście nie wszędzie możemy z takim najnowszego typu SSO, single sign-on, dotrzeć w sposób, czy za pomocą protokołów HTTP, HTTPS, po sieci. I mamy aplikacje, które pisane były dużo, dużo wcześniej i nie miały pojęcia o zaawansowanym uwierzytelnianiu. Wtedy nikomu na tym nie zależało, a dzisiaj to się zmieniło. I mamy oprogramowanie, które instaluje się na komputerach Windows. I to oprogramowanie generalnie wykrywa sytuację, kiedy się pojawia okienko, a najlepiej okienko z hasłem. To widać, to znaczy struktura wewnętrzna tych okienek jest taka, że widać, że Państwo o tym wiecie świetnie. Prawda? I wtedy Secure Login wkracza do akcji, bo albo już z tym okienkiem się spotkał, że tak powiem, obsługiwał je i wie, co tam trzeba wpisać, albo nie. Jeśli nie wie, to pyta. Mówi, o, potrzebuję parametry, nazwę konta i hasło dla takiej a takiej aplikacji. No i pierwszy raz użytkownik musi to wpisać. Ale jak już pierwszy raz wpisze, to Secure Login to zapamięta i następnym razem zareaguje, czyli jak zlokalizuje takie okienko, to sam sobie wpisze konto, hasło i sam sobie klepnie Enter czy login i użytkownik nie musi o tym pamiętać. Proszę Państwa, takie rozwiązania są znane, prawda? Przeglądarki oferują taki bank haseł, inne programy, ale tutaj rozwiązanie czy siła tego rozwiązania polega na tym, że te dane uwierzytelniające, te poświadczenia, one są zapamiętywane w katalogu LDAP-owym. To może być Microsoft Active Directory, inny LDAP,
I one tam są pamiętane jako atrybuty, ba, definicje tych różnych aplikacji też są trzymane w usłudze katalogowej i mogą być definiowane na poziomie kontenera. Na poziomie kontenera, a wtedy dziedziczone są przez wszystkich użytkowników w tym kontenerze, co powoduje, że wdrożenie tego systemu staje się naprawdę banalne. No i na tej klienckiej stacji Windowsowej możemy w ten sposób obsłużyć naturalnie aplikacje Windowsowe, możemy obsłużyć aplikacje webowe i możemy obsłużyć aplikacje terminalowe, czyli dostęp do mainframe'ów, do innych takich bytów terminalowych, no to wszystko świetnie się komponuje. Dodatkowo możemy określić niektóre z tych programów, które obsługuje Secure Login, jako na tyle krytyczne, na tyle ważne, że wymagają integracji z MFA, czyli Multi-Factor Authentication. I no na przykład, powiedzmy, że uruchomienie płatnika jest na tyle ważne, że trzeba wcześniej ponowić uwierzytelnienie za pomocą smartfona, czy za pomocą klucza YubiKey, czy kodu jednokrotnego. Sam program płatnik nie daje takiej możliwości, prawda? Tam jest konto i hasło, o ile nic się nie zmieniło, bo mogło się zmienić od czasu, kiedy ja miałem ostatni raz kontakt z tym programem. Jeśli się zmieniło, to zwracam honor i przepraszam. Ale myślę, że znajdziemy wiele takich programów, które byśmy chcieli zabezpieczyć dodatkowym uwierzytelnieniem, a one no, nie mają tego zaszytego w sobie, w związku z tym nie dają takiej możliwości. Następny obrazek poproszę. Slajd. Halo. Tutaj pojawił się na slajdzie jeszcze jeden element, który jest integralną częścią Secure Logina, czyli Self-Service Password Reset. To jest taka aplikacja i serwis, który umożliwia użytkownikowi no, samodzielne resetowanie haseł do aplikacji w usłudze katalogowej. Ponieważ Secure Login, no, tak jak wspomniał Darek, opiera się na uwierzytelnianiu pierwotnym w usłudze katalogowej i jakby ufa temu uwierzytelnianiu, no to krytyczne jest, żebyśmy no, mieli to uwierzytelnianie też możliwe. I ten self-service password reset, no to jest dodatkowa usługa, którą sobie możemy uruchomić. Użytkownik może zresetować to hasło albo za pomocą no, aplikacji takiej webowej, która jest dostępna dla użytkownika. No, oczywiście najpierw musi się sam uwierzytelnić, że on to jest on za pomocą, no nie wiem, SMS-a czy czegokolwiek innego, zwrotnie. Albo może to zrobić na stacji roboczej, na której pracuje. Wtedy taki plugin instaluje się na stacji roboczej. Użytkownik kompletnie nigdzie nie musi odchodzić, tylko naciska zapomniane hasło, pojawia mu się ta usługa webowa, robi reset hasła i może się z powrotem do domeny logować. To tak wygląda, jeśli chodzi o objęcie dowolnych aplikacji. Mamy też Access Manager, to jest takie rozwiązanie, które jest typowo dla aplikacji webowych zrobione, czyli taki serwer proxy, który możemy wystawić na frontend, jeśli nam zależy tylko i wyłącznie na aplikacjach webowych. Kilka słów teraz na temat naszych klientów. Gdzie się możemy pochwalić? No na pewno się możemy pochwalić w znanej grupie BMW. Tam jest bardzo duże wrażenie, gdzie była migracja notabene z rozwiązania RSA, bo klient używał takich tradycyjnych tokenów z bateriami, gdzie trzeba było wpisywać te kody jednokrotne. Te baterie się kończyły i było to bardzo dla użytkowników trudne do obsługi, no i dla działów IT również. Łatwo zrobić migrację do naszego systemu, ponieważ my możemy współdziałać równolegle z takim rozwiązaniem RSA i to RSA może do nas wysyłać żądania uwierzytelniania taki serwer, tak żeby część użytkowników, która jeszcze używa starych metod, no, używała ich, bo te tokeny to są tokeny tak zwane proprietary, czyli no, nie mogą być obsługiwane przez inny
systemy, a z drugiej strony można przechodzić powoli na inne metody, które są, nie blokują użytkownika z jakąś określoną technologią czy metodą. W Polsce mamy też bardzo dużo wdrożeń, no to są głównie instytucje takie finansowe, medyczne, ale to są też spółki z branży energetycznej. No, tak jak widać tutaj, to są przeważnie klienci tacy więksi, ale są też i mali klienci, także tak jak mówiłem, system się świetnie sprawdza i w małych rozwiązaniach, i w bardzo dużych. To wszystko z naszej strony. Na czacie mogą Państwo pytania zadać. Nie wiem, tu się nic nie pojawiło, przynajmniej ja nie widzę. Darko, czy Ty widzisz jakieś pytania na czacie? Nie, nie ma pytań. Okay. Nie ma pytań, ale ja mam jeszcze jedną uwagę. Otóż przez taką zakładkę czat powinniście Państwo widzieć. Położyłem tam odnośnik do YouTube'a, do nagrań, których jest no, całkiem sporo, można powiedzieć. I można korzystać z tych nagrań, można sobie słuchać, można się z nami kontaktować. I to chyba z mojej strony tyle. Tu jeszcze. No. Także chyba to tyle. Mhm. To jeśli nie ma pytań, to oczywiście tą prezentację udostępnimy. I poprosimy naszego dystrybutora, który organizuje ten webinar, żeby udostępnił wszystkim, którzy brali udział. Mają Państwo adresy e-mailowe. Zachęcam do kontaktu w takim razie. No i do usłyszenia na pozostałych webinarach. Dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof zapytał, czy jest dostępne jakieś demo? Skorzystam sobie z okazji, bo jeszcze widzę, że Państwo jesteście. Tak, demo można pobrać. Proszę się kontaktować z nami bezpośrednio albo z partnerami i taka szansa na demo jest.